Cześć, z tej strony Mateusz, firmy Dobre Kotły. Przychodzi kobieta do apteki i mówi, poproszę trutkę. A do czego pani trutka, pyta aptekarz. Do trucia męża. No proszę panią, ja nie wiem, nie wnikam, czy on panią zdradzał, czy on panią nie zdradzał, ale ja nie mogę pozwolić na to, żeby pani otruła swojego męża. W tym momencie kobieta bierze telefon, wyjmuje, pokazuje jego żonę z jej mężem. Aptekarz tak się patrzy i mówi, no droga pani, ja nie wiedziałem, że pani ma receptę. Moi drodzy, jesteśmy dzisiaj już na uruchomieniu pompy ciepła Kostrzewa HPR 500. Jak widzicie, na chwilę obecną mamy ją już załączoną, właśnie wystartowała. Obudowy mamy jeszcze ściągnięte i słychać delikatnie, jak chodzi w tym momencie sprężarka. Jak bierzemy i zakładamy te obudowy, naprawdę bardzo zminimalizowaliśmy głośność. Wentylatora w ogóle nie słychać. Dlaczego nie słychać tej sprężarki? Dlatego, że te wszystkie, pokażę Wam w środku. O, te wszystkie od wewnątrz mają specjalny materiał. Nie wiem, jak on się nazywa dokładnie, ABS czy jakiś inny, który bardzo dobrze wygłusza pracę sprężarki. Przez to mamy tą sprężarkę naprawdę cichą. Na razie tutaj jeszcze jesteśmy w trakcie prac, będziemy sobie dokańczać, ale ona już nam grzeje w tym momencie. Idziemy do środka, pokażę Wam, jak wygląda teraz uruchomiony hydrobox. Czeka nas w tym momencie docieplenie rur, ale już mamy dzisiaj serwisantów, już nam oni uruchamiają. Moi drodzy, tak jak widzicie, wszystko mamy w jednej skrzynce. Mamy grzałkę, mamy pompę główną, mamy pompę cyrkulacyjną, mamy zawór przyłączeniowy AB, mamy osobne zasilanie, około producent podaje 72 godzin, pompa cyrkulacyjna nam starczy, więc jeżeli byłyby jakieś duże zaniki prądu, i co jest najważniejsze, zawór sam się przełącza. W razie, gdyby grzał ciepłą wodę użytkową i nagle by zabrakło prądu, zawór przełączy się między, żeby grzał pompę, przepraszam, żeby czynnik chodził między pompą a buforem, żeby nam woda w nim nie zamarzła. To jest ogromny, ogromny plus. Cóż jeszcze? Aha, pokażę Wam może... O, tutaj mamy moduł Wi-Fi połączony z panelem. Tutaj mamy cały panel. W tym momencie u klienta daliśmy go w kotłowni, dlatego że nie było, znaczy była możliwość, ale dużo kucia by nas to kosztowało położenie przewodu, dlatego że to jest na przewodzie, lecz możemy taki sam panel sobie dokupić i postawić go jako bezprzewodowy w pokoju. W tym momencie jest to połączone z routerem i całą pracę tej pompy widzi firma Kostrzewa. W razie, jeżeli coś by się działo, mają tak system opracowany, że awaria od razu im wyskakuje, bądź niepoprawna praca w systemie i są wtedy w stanie od razu, powiedzmy, zdalnie poprawić parametry, żeby ta pompa była bardziej wydajna. Nawet użytkownik o tym nie będzie miał zielonego pojęcia, że cokolwiek jest zrobione. Czy to dobrze, czy źle? No, jeżeli będzie działało na korzyść klienta, uważam, że to dobrze. Jak to będzie działało w życiu, zobaczymy. Dopiero to są pierwsze sztuki, które są tak naprawdę wypuszczane i montowane. I jesteśmy jedną z pierwszych firm, która również to montuje, więc nie znamy jeszcze dokładnie, jak ona działa w boju. Widziałem je, tak jak Wam wspominałem, u innych klientów, gdzie wcześniej testowo była założona ta pompa i działało to pięknie. Jak będzie działało po naszych pracach, no to zobaczymy z czasem. Moi drodzy, my kontynuujemy dalej uruchomienie tej pompy. Chłopacy, jak już widzieliście, z Kostrzewy przyjechali. Już jest jedno zasilanie, coraz cieplejsza rura. No i miejmy nadzieję, że klient będzie zadowolony. Jeżeli będzie chciał zbilansować sobie energię na zero, obliczyliśmy, że będzie musiał jeszcze do tej fotowoltaiki,
którą ma dołożyć około 5 kW, żeby ze wszystkim pompę razem z domem, razem z gospodarstwem zbilansować na zero. Moi drodzy, gościna tutaj jest nieziemska. Zanim to wszystko zostało uruchomione, trochę z właścicielem tutaj czasu spędziliśmy na pysznej kiełbasce i na małym kieliszeczku. I powiem Wam, teraz to chodzi w pełni. Jak słyszycie, już nie słychać. Chodzi na maksa, jest to obudowane. Ja ściągnę teraz głośnik, żeby Wam pokazać. Popatrzcie. Tu słychać. Ale tu, gdzie stoję, nie słychać. To właśnie robi ta obudowa. Ona w tym momencie chodzi na maksa. Czyli generalnie sąsiadów nie będziecie wkurzać, jakby to powiedzieć ładniej. Jeżeli chodzi o głośność, pompa póki co super, wszystko nagrzało, fajnie chodzi. Cena zajebista, pompa zajebista. No. Powiem tak, będziemy ją sprawdzać, bo jeszcze mam pewne wątpliwości, ale wszystkiego się uczę, zobaczymy co będzie dalej. Suba, lajka i do usłyszenia. Cześć!